Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Dzisiaj jestem w Poznaniu na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Ad imienia Adama Mickiewicza i spotykam się z doktorem Tomaszem Raburskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś i wikipedystą, i naukowcem, który bada Wikipedię. E, tak, to jest, nie jest może moje główne, główny temat badawczy, ale e, tak, piszę na ten temat, interesuję się tym tematem i, i staram się śledzić też co, co, to, co jest wydawane. Mm -hmm. To powiedz nam. Czego szukają naukowcy w Wikipedii, bo pewnie nie, nie informacje. Też szukają informacji. Też, no, też. Każdy. Mhm. Naukowcy w oni Polsce... raczej powinni dawać tą informację do Wikipedii. No ale to nikt nie jest specjalistą od wszystkiego i nikt nie jest, nie zna się na wszystkich, wszystkich dziedzinach. I jeżeli ktoś jest na przykład filologiem polskim, zajmującym się, powiedzmy, historią literatury, to jego wiedza na przykład na temat geografii historycznej, historycznych miejscowości jest niewielka i to nie jest jego specjalność, więc sięga na przykład po, po szybkie informacje z Wikipedii, jak Brzmiały na przykład dawne nazwy miejscowości, co to jest za miejscowość, gdzie ona się mieści, jak była duża. I, i to jest całkiem naturalne, że, że po ten rodzaj mm -hmm. wiedzy się sięga. No ale te czasy, że mm, naukowcy mówili, nie, nie, Wikipedia to absolutnie, to, to w ogóle trzeba mieć papierową mm -hmm. tak. encyklopedię, to już chyba się skończyły, prawda? Y to nie skończyły się. Żadne czasy tak szybko się i definitywnie się nie kończą. I są ludzie, którzy, są osoby, które nadal tak uważają. Są osoby, które widzą potencjał popularyzatorski i, i dydaktyczny w Wikipedii, ale nie widzą z kolei potencjału naukowego. Są osoby, które widzą Wikipedię jako takie środowisko, które jest interesujące badawczo, do badania na przykład no, interakcji społecznych, ale są też osoby, które widzą Wikipedię jako szybkie, sprawne źródło wiedzy, którego nie, nie trzeba się jakoś wcale ukrywać, bo to też było dosyć popularne, mm -hmm. że naukowcy korzystali, ale nie mówili o tym, to był taki um, ukrywany, ukrywany ich sekret warsztatowy. Jeżeli są świadomi słabości, problemów, które to może nieść, nieść, no to to jest narzędzie jak każde inne, które trzeba po prostu znać, jak, jak ono działa. No ale potem się znajdowało właśnie jakieś fragmenty całe zaczerpnięte bez podania źródła w jakichś pracach doktorskich czy magisterskich. Ale to nie jest chyba, to nie był chyba tylko problem w Wikipedii. Oczywiście. W ogóle w, w latach 90. I, i na początku 2000 to, to ten warsztat wielu polskich yy, Naukowców czy badaczy, którzy pisali, musiał się też bardzo unowocześnić, jeżeli chodzi o podejście na przykład do, do praw autorskich. I bardzo wielu Takich, no, na przykład historyków czy w ogóle badaczy społecznych, miało bardzo bałaganiarskie podejście do tego, skąd oni czerpią informacje i jak dokumentują to, co napisali. Obecnie mamy dosyć takie rygorystyczne podejście, że jednak trzeba udokumentować nie tylko źródła cytatów w swoich pracach, które się pisze, co jest, wynika bezpośrednio z prawa autorskiego, ale też powinno się podawać źródła inspiracji, źródła idei, także jeżeli to są, to są na przykład, na przykład studenci, to jest w dobrym tonie i powinno się podawać, skąd pewne, pewne idee przychodzą, co było całkiem zupełnie niespotykane, na przykład jakieś 20 parę lat temu. No teraz tak, teraz i też porównywać jest dużo łatwiej, bo wystarczy wrzucić w taki prosty dosyć program i plagiat bardzo szybko się wykrywa. Tak. tak. To, jest, to jest, jak gdyby. No dużym plusem Wikipedii jest to, że ona jest łatwo dostępna, łatwo przeszukiwalna i nic się tutaj nie ukrywa, skąd pochodzi dana fraza, czy, czy skąd pochodzi dany fragment. No ale naukowcy przecież badają też Wikipedię, bo jest chyba hmm. dla nich świetnym źródłem nie tylko informacji o innych dziedzinach, tak jak już tak. mówiliśmy, tylko też informacji o społeczeństwie, bo przecież to jest coś, to jest taka wieża babel, którą budujemy w różnych, z różnych języków w dodatku, i już na podstawie różnic językowych można coś, można wiele rzeczy wywnioskować, prawda? Tak, jeżeli chodzi o, o takie dane, Wikipedia jest jak gdyby zasobem danych i interakcji społecznych, a przede wszystkim ona jest przejrzysta, łatwa do obróbki, jeżeli chodzi o ten, o ten rodzaj danych jest. Dostępna każdemu, i właśnie jest międzynarodowa. I, to, I właściwie tutaj mamy już 20 lat ciągłych zapisów różnych sytuacji na dziesiątki tematów, w zasób zupełnie. Niewykorzystany kopalnia, z której będziemy pewnie korzystać jeszcze przez kolejne, kolejne dziesięciolecia, żeby na przykład dokumentować to, jak wygląda nasze życie online w dzisiejszych czasach, jak wyglądało w przeszłości, co kolejne na przykład rewolucje w technologii zmieniły w naszym podejściu do, do interakcji online. Także to jest mhm. bardzo dużo rzeczy ciekawych się tu dzieje. No, wydaje mi się, że Wikipedia jest taką współczesną jaskinią. Gdzie wchodził człowiek i rysował na ścianie Bizona, na przykład, którego chciał przekazać, bo to było coś ważnego w jego kulturze i chciał go utrwalić, chciał go jakoś zapisać, prawda? I to samo dzieje się teraz w Wikipedii, że wszystkie te ważne rzeczy dla nas chcemy utrwalić. No a te mniej istotne giną, jakoś tam przestają mieć znaczenie, prawda? I nikt na nie nie patrzy, na te hasła takie mało, mało popularne na przykład. No nie wiem właśnie, to nie jest ten chyba najbardziej taki dziki okres, ten początkowy, gdzie każdy mógł wejść i napisać to, co, go, co mu leżało na sercu, już chyba minął. I teraz wiadomo, że w większości tych wersji językowych te Wikipedie są już wielkimi strukturami, gdzie każdy, kto chce coś napisać, powinien to w jakiś sposób podeprzeć źródłami i umieć się też zachować w tym miejscu. Także to nie jest już jaskinia, tylko jest już co najmniej wioska, jeżeli nie jakaś, jakaś już wyższa kultura. I to też nie jest tak, że hasła zupełnie niszowe nie mają znaczenia. Wiadomo, że najpopularniejsze rzeczy dotyczące popkultury, czy, czy sportu, czy polityki są oglądane przez dziesiątki tysięcy osób dziennie. Natomiast właśnie dużą wartością Wikipedii są te rzadko odwiedzane hasła, na przykład właśnie o, o trudno dostępnych biogramach takich, o, o osobach, które, które trudno znaleźć w, gdziekolwiek indziej, na, na przykład nie ma tego w internecie, albo o miejscowościach. Baza tych haseł mało... Odwiedzalnych, ale jednak wypełniających istotną lukę, też jest bardzo ważna. Taka, taka pewna kompletność tego, o czym, o czym, do czego Wikipedia zdąży. No poza tym daje możliwość, której nie było wcześniej, że możesz, jak nie ma tego hasła, no to, to możesz je napisać. Tak. I możesz uzupełnić tę białą plamę, bo na przykład twojej miejscowości nie ma na Wikipedii, a jest z założenia encyklopedyczna, więc należy napisać. Tak no już, już w Polsce już nie jesteśmy na tym poziomie. Już Polska jest, wszystkie miejscowości są, są wpisane, natomiast w biografiach jest nadal są, są bardzo duże luki, nawet w czy to wśród osób współczesnych, czy, czy historycznych, tak? To jest nadal bardzo, wie, bardzo wiele, wiele do zrobienia. No tak, brakuje tutaj też równowagi pomiędzy kobietami i mężczyznami, na przykład, prawda? No to jest, to jest, to jest częściowe odzwierciedlenie um, nierównowagi w samych źródłach, tak? Jeżeli w źródłach historycznych y, na pewno na temat średniowiecza tych kobiet jest stosunkowo niewiele, albo jeżeli są to ich informacje na ich temat, nawet na temat, powiedzmy, córek. Naszych królów, to, to, to mamy bardzo niewielkie te informacje, ale mimo jednak wszystko, to jest nadal tutaj bardzo wiele do zrobienia, i ta uwaga rzeczywiście powinna być, jeżeli chodzi o współczesność, jakoś jakoś wyrównana. Mhm. Na pewno statystyki są cenną możliwością dla badaczy nie tylko Wikipedii, ale i społeczeństwa, prawda? Tak. Jak podchodzi się do tych statystyk, które są najbardziej ciekawe? Jest bardzo wiele danych takich czysto jakościowych, które można zbierać za pomocą tych wszystkich instrumentów big data. I to są budowane zarówno maszyny do zbierania tych danych i są opracowane różnego rodzaju modele, na przykład widziałem modele, które matematyczne, takie, takie informatyczne, które pozwalają przewidywać na przykład to, czy, czy ktoś spośród edytorów będzie się wypalał, na przykład po sposobie jego komunikacji. Aha, po stylu, czy, tak? czy zmierza w kierunku jakiegoś na przykład kryzysu, który... Słychać, który... że ziewa już, tak? Nie, nie, to no, Częściej częstszym powodem jest nagromadzenie różnego rodzaju negatywnych odpowiedzi, mm -hmm. czy różnego trollingu, toksycznych sytuacji, z którymi się musi spotykać z powodu edytorów, albo nawet też sygnałów z zewnątrz i nagromadzenie pewnego stresu, które też widać na przykład po częstości jego, jego edycji, albo stylu wypowiedzi. To, to był jak gdyby taki, taki projekt badawczy w angielskiej wiki, pozwala częściowo przewidzieć, da, daje pewne sygnały, czy, czy ktoś raczej skłania się ku odejściu z projektu, czy nie. I to jest rzecz, która. Jest opracowane na, na Wikipedii, ponieważ te dane są łatwo dostępne, cała dyskusja, ale podobne mechanizmy być może istnieją także, jeżeli chodzi o inne portale społecznościowe, tak? To są tyle, że jak gdyby tutaj. No, dane są zamknięte. Dane są zamknięte, ale też istnieje inny profil, jak gdyby w interesie tutaj ludzi, wszystkich, którzy korzystają z Wikipedii, jak i tych, którzy edytują, jest to, żeby ta atmosfera nie była. Toksyczne, żeby te, te stresy były, były rozładowywane, dlatego żeby no, ten projekt się roz, rozwijał. Tak? To nie jest tak jak na przykład Facebook czy Instagram, gdzie generalnie główną motywacją jest to, żeby było dużo użytkowników, bo to generuje ruch i, i na przykład zyski z reklam. Tak? Tutaj, ponieważ jest to projekt zmierzający do pewnego dobra publicznego takiego, jakim jest, jest rozrost wiedzy, to lepiej się w tym projekcie... Działa i pracuje, jeżeli te sygnały są wychwytywane i na przykład społeczność daje pewne wsparcie dla tych osób. Ostatnio rozmawiałem z Iloną Łebkowską, scenarzystką, też w cyklu tych, tych audycji. Ona zwróciła uwagę na to, że Wikipedia różni się od społeczeństwa dosyć zasadniczo i jak gdyby od sposobu, w jaki funkcjonuje społeczeństwo. Bardzo zasadniczo, dlatego że zauważamy na całym świecie, że następuje taka bardzo silna polaryzacja, czyli takie dwubiegunowe podział społeczeństwa. 50% na 50%. Jedni są za tym, drudzy są za tamtym i są bardzo przeciwni sobie i, i okopują się na swoich stanowiskach. Natomiast w Wikipedii jest oczywiście ta różnorodność, natomiast. Ciągle powstają nowe hasła, ciągle jest rozwój, ciągle do czegoś dochodzimy. Czyli budujemy coś poprzez ten konflikt w sumie, bo ten konflikt jest w nas, prawda? W społeczeństwie tak. jest, ale mimo to możemy coś budować i to chyba jest olbrzymia jakaś nadzieja. Na, na... Czy to jest kwestia tego, jak jest zarządzana Wikipedia? Bo ona no to jest trochę bo... rzeczywiście wynika pewnie z infrastruktury całego projektu, bo problem z tymi wszystkimi konfliktami, które mamy w innych mediach takich społecznych albo w, też w dyskusjach codziennych jest to, że one są tak naprawdę właśnie nie popychają niczego do przodu, mm -hmm. są niekonkluzywne. Ludzie zostają w stanie. Czy przy ja ciągnę w swoją stronę, ty ciągniesz w swoją i tak. tak. Jeden I krok do przodu, jeden krok do tyłu. I nawet jeżeli mam pewne na przykład argumenty, powiedzmy, że mamy dyskusję dotyczącą elektrowni atomowych w Polsce, tak? I teraz. Ta dyskusja jeszcze nie jest jakaś taka super zaogniona w Polsce, no ale to wiadomo, że, że będziemy pewnie o tym dyskutować. Tak, chyba była kiedyś, teraz tak, no już ale chyba nie pojawia. będzie. I, i nie, teraz, teraz osoby, które uczestniczą. Czy teraz już wszyscy tak. nie mówią, że no dobra, no już no nie, trochę nie nas. Będzie. Tak, sytuacja <laughs> zmusiła, więc, więc sytuacja rozwiązała pewien konflikt. Ale powiedzmy, że jeżeli te, te, te dyskusje istnieją, no to osoby, które coś wiedzą na ten temat, są zmuszone powtarzać ciągle te same argumenty kolejnym osobom odtwarzają te same sytuacje no właśnie. i które są się bardzo, jakoś, nie? to jest znak bardzo wyczerpujące. To i, i, I widać ten brak rozwiązywania pewnych dyskusji na poziomie takiej, takiej, takiej codziennej dyskusji z różnymi ludźmi. Natomiast Wikipedia przez to, że się... Konflikt dotyczący treści jest rozwiązywany przez opracowanie, na przykład przedstawienie argumentów różnych stron tak? i, i pewne, pewne rzeczy są przeniesione już krok dalej. No dobrze, to już zostało opisane, więc nie, nie trzeba pewnych rzeczy powtarzać po raz kolejny, a na przykład dyskutantów można odsyłać już do tego podsumowania dyskusji albo rekapitulacji stron. No ale to polega na tym, że odnosimy się do zasad Wikipedii, że mówimy, no, słuchaj, przedstaw argumenty, bo takie są mhm. zasady Wikipedii. Ty przedstawiasz swoje argumenty, podajesz swoje źródła. I ja mówię, że no te źródła są do kitu, a mhm. te argumenty są do, do niczego. No i, i jak tu się wychodzi z tego? Gdzie, gdzie tu jest, czy jest ktoś z zewnątrz, kto mówi, słuchaj, ty masz rację, a ty nie masz racji? Czy, czy musicie się pogodzić? Nie wiem, czy szuka nowego? No to wyjścia? jest to, jest, to jest połączenie same zasady niczego nigdy nie, nie robią. To jest połączenie, jednak, tutaj te rozwiązywanie konfliktów. To jest połączenie społeczności, która w pewien sposób po prostu działa, ma pewne praktyki, utarte sposoby działania, połączenie właśnie zasad takiej, że konflikty różnych punktów widzenia powinny być rozwiązywane w ten sposób, że te punkty widzenia są opisane, porównane ze sobą i, i to nie jest tak, że ta dyskusja powinna znikać, ale też częściowo przez no właśnie infrastrukturę. To, że system, oprogramowanie i sposób działania strony Pozwala śledzić historię rozwoju hasła i polega na dobudowywaniu kolejnych cegiełek wersji, gdzie te wersje wcześniejsze, one mogą nie być na pierwszy rzut oka widoczne, ale one są obecne, wszystko można sprawdzić, jak to przebiegało, można śledzić. Czyli emocje schodzą na drugi plan, bo można sięgnąć do tych danych rzeczowych. Tak, ale to jest, to jest już chyba ten, te wygaszenie emocjonalności. Znacznie niższa temperatura rozmów i mniejsza emocjonalność, na pewno bardziej neutralny język, w jakich są dyskusje prowadzone. To już jest rzecz wprowadzana raczej przez społeczność, która tego pilnuje. Wiadomo, że są nadal są, są ostre wypowiedzi, zdarzają się ostre kłótnie. Tego się nie da uniknąć w internecie, i że. Takie dyskusje tekstowe są, są bardzo trudne, ale temperatura i jakość dyskusji jest, jest znacznie lepsza niż to w jakimkolwiek innym portalu takim, takim społecznościowym albo forach takich pod artykułami. No tak, ale jak to się dzieje, bo przecież sposób dyskusji w Wikipedii jest strasznie skomplikowany. O tak. Porównując to do Facebooka, gdzie mamy wymianę zdań na jednej stronie, od razu widzimy kto tam komu. Tak. O czym powiedział, powiedzmy w skrócie, to tutaj, żeby podążyć za taką dyskusją, no to, to trzeba stronę dyskusji artykułu oglądać, tak. potem stronę dyskusji użytkownika, który ma pogląd A, stronę dyskusji użytkownika o poglądzie B i dopiero to jakoś składać razem. Czy to bardzo skomplikowane jest, tak. jak to, to się niestety, dzieje, że to niestety. jednak działa lepiej niż tam. Niestety, chyba wydaje mi się, nie tylko mi zresztą, to jest już, jest już, trochę też takich analiz na ten temat, że ta mechanika dyskusji nie jest jakaś optymalna na Wikipedii i część dyskusji nie polega na rozwiązywaniu problemów, tylko na zmęczeniu poszczególnych osób. Tych Tego tekstu zaczyna być zbyt dużo, on jest nieprzetwarzalny. Jeżeli nie ma osoby, która jest zdeterminowana na przykład, żeby dokonywać co pewien czas na przykład podsumowania, żeby tę dyskusję popchnąć dalej, to zainteresowanie Słabnie. uczestników hmm. może po prostu spadać. No, i... Wystarczy spojrzeć na hasło, na dyskusję w haśle Gdańsk, tak. żeby zobaczyć. To jest, has... to jest dyskusja już, już, już bardziej historyczna, ale są współczesne dyskusje takie bardzo rozbudowane, gdzie po prostu w pewnym momencie część osób odpuszcza, bo to zajmuje zbyt dużo czasu. Po... Czyli coś jak w sądach amerykańskich, że mam pieniądze, to mogę ciągnąć o. proces nieskończoność. I... Mam czas. Może. Mam czas i nerwy, no ale. Z ale z drugiej strony te, te, te dyskusje pod, na przykład na Twitterze, Facebooku czy, czy pod, na forach pod artykułami w prasie, one są z kolei zbyt łatwe i tak skłaniają ludzi, to znaczy nie skłaniają, ale technologia ułatwia szybkie wypowiedzi, bardzo emocjonalne, które niczego nie wnoszą, a służą tylko na przykład emocjonalnemu jakiemuś pobudzeniu. I to skupienie jednak na wypowiedziach, które muszą być merytoryczne, które coś wypowiadają, czyjąś opinię, pewne zastanowienie i konieczność przeczytania całości, przynajmniej części tej wypowiedzi. Mm -hmm. To jest jednak coś, co spowalnia tempo, ale jednak być może się przyczynia. Tak więc też technologia odpowiedzi może obniżać temperaturę emocjonalną i skłaniać do tego, że to inaczej działa po prostu tutaj. No a jak wygląda sytuacja, jeśli ktoś pisze jakąś. Taki hejt, typowy, taki jak mamy w mediach społecznościowych, który nie odnosi się merytorycznie w żaden sposób do? Do, nie, nie podaje żadnych argumentów, to czy on jest ignorowany i przez to po prostu nie znajduje pożywki i, i odpada jako martwy taki zaułek? Czy... Pilnowanie tej jakości wypowiedzi jest znacznie bardziej rozbudowane. No, ale przecież jest administrator nie usuwa takiej wypowiedzi. Nie, są tak? usuwane. Wielokrotnie się spotykałem, Aha. że te, 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 te wypowiedzi są usuwane, że osoby, które się w ten sposób wypowiadają agresywnie, nie wnosząc niczego, są blokowane po właściwie jednej wypowiedzi bo widać, że to, 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 to niczego nie będzie wnosiło. Natomiast wypowiedzi, które są merytoryczne, ale wyrażone w niewłaściwy sposób, są albo korygowane, skreślane na przykład, osoby są upominane. I oczywiście mówimy, Wikipedia tak naprawdę to, jest, to, jest, to są setki tysięcy miejsc, tak, bo właściwie każdy, każdy artykuł ma własną potencjalną stronę tych dyskusji i Mogą się znaleźć z miejsca, które, w które nikt nie zagląda i takie wypowiedzi się, się spotykają. To raczej się rzadko obecnie zdarza w Polsce, w polskiej Wikipedii, ale to, to jest całkiem możliwe. Natomiast ta główna przestrzeń, gdzie są prowadzone główne dyskusje na temat zasad, projektów, pewnych kwestii takich ogólnych, to raczej takie, takie, takie wypowiedzi są bardzo szybko ukracane. Mhm. Bo jeszcze tak zastanawiałem się nad tym, czy to. Że jednak idziemy do przodu, że, że jest ten rozwój, nie wynika z tego, że wszyscy właściwie, którzy wchodzą do Wikipedii, chcą zrobić coś dla wspólnego dobra. Bo to... Nie wszyscy. Nie, to jest jednak bardzo optymistyczne spojrzenie na, na ludzi. Tak by było bardzo, bardzo miło i żebyśmy się tylko nie zgadzali co do tego, jak to dobro wygląda, ale miejsc, jednak takie miejsca przyciągają też zwykłe trole. Na szczęście tutaj, ponieważ ta, ta, ta dynamika dyskusji jest mniejsza. No, to to te, Facebook nam chyba bardzo pomógł. Tak, prawda? tak. Bo, to dużo sieci społecznościowe dużo ludzi odciągają takich, tak naprawdę no, tam... takich troli, odeszło w tam, Tak, w tam, w tam, tak, tak To jednak trole potrzebują takich silnych wzmocnień i, i, i takiego konfliktu, mm, i... konfliktu który łatwiej, i większego ruchu też, który jest łatwiej na tych, na tych dużych portalach, takich komercyjnych, yy, znaleźć. Natomiast na pewno zdarzają się ludzie, którzy mają na przykład misję, którzy chcą przekazać swoją jedyną słuszną wersję sw swojej wiedzy albo na przykład kwestie promocji czy to osób czy na przykład też idoli powiedzmy popkultury albo też polityków no, albo firm... zatrudniane firmy tak. do tego żeby to, promować to są coś, osoby, no? które mają pewien interes w tym żeby, żeby zaprezentować pewną wizję albo pewne informacje albo ukryć pewne informacje. Tak więc to nie jest tak, że zawsze wszyscy kierują się tym dobrem. Mhm. A czy to wspólnym? nie jest tak, że te firmy Stwierdziły, że łatwiej jest zapłacić za reklamę, która będzie nam gdzieś tam podprogowo wchodzić przez radio albo przez telewizję, albo przez jakieś banery wyświetlające się, niż zatrudnić sztab ludzi, którzy będą myśleć o tym, jak zbogacić hasło, tak żeby to spowodowało podobny efekt. Mm. I wydaje mi się, że, że Wikipedia przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o, o polskie, polskie, polskie warunki, to raczej jest poza w ogóle radarem w większości firm. One tak, jak gdyby nie widzą, na szczęście nie widzą tego, tego, że to jest jakiś duży potencjał taki biznesowy. Widzą pewną trudność, że te hasła są nie mają nad, kontroli nad, nad tym, co jest w tym hasle pisane, co jest dla nich pewnym dużym problemem. <laughs> Natomiast nad reklamą mają pełną kontrolę, tak? I były różne przypadki takiego edytowania, mniej lub bardziej jawnego, nadal, na pewno są nadal prowadzone, póki to się zatrzymuje na, na podawaniu informacji o firmie i aktualizacji, aktualizacji informacji, czy to chodzi o firmę, czy na przykład o instytucje publiczne. To jest dosyć już teraz chyba popularne, że na przykład urzędy. Muzea, instytucje publiczne mają osobę, która co pewien czas na przykład sprawdza, co się tam jest w tym haśle, mm -hmm. czy to są aktualne informacje, to takie rzeczy są jak najbardziej, jak najbardziej dopuszczalne, natomiast takie. No zawsze to jest dołożenie cegiełki do tego. Tak, co tak już to, jest jest. to właściwie to, to chodzi o jakość informacji, a nie, a nie to, co I tutaj to nie ma nic przeciwko temu, żeby nie. takie coś robić, prawda? Tak. To jak jest tak. firma i brakuje jakiejś informacji, które mają źródła rzetelne. Tak. Natomiast z usuwaniem tych informacji, które też mają źródła, a które są niekorzystne dla firmy, no to już jest gorzej. Tak, ale w ogóle to jest, to jest jeden z dużych braków akurat polskiej Wikipedii, że ten, te hasła dotyczące przedsiębiorstw, historii przedsiębiorstw, takiej historii też gospodarczej nie są zbyt dobrze rozbudowane i mamy bardzo, bardzo duże braki i chyba też niezbyt dobre kryteria uznawalności, kiedy taka firma. Zasługuje za to encyklopedyczną. Tak, tak, mhm. tak. No zresztą encyklopedyczność no, to jest w ogóle oddzielny temat mhm. do, do rozmowy, bo, bo jest, jest sporo takich kategorii, których mamy jasno wytyczone szlaki, prawda? To znaczy wiemy, że piłkarz pierwszoligowy na przykład nie, dokładnie nie znam się na tym, ale, ale są jakieś takie zasady, natomiast w wielu dziedzinach no, nie ma tych zasad. I coraz częściej też będziemy mieli taką sytuację, że nie ma też źródeł, które o tym mówią, które są uznawane za wiarygodne, czyli gazeta na przykład, codzienna jakaś, tak. no bo te gazety znikają z rynku, tworzą się osobowości, które są doceniane przez internautów, a nie są. Jak gdyby w tych wiarygodnych źródłach widocznych, youtuberzy na przykład. No trudno tak. jest podać, nikt żadna prasa nie pisze na temat youtuberów. Aż tak jest bardzo duży problem z encyklopedycznością społeczników, na przykład działaczy społecznych, działaczy ruchów, i to nie tylko chodzi o nasze współczesne czasy, gdzie ta rozpoznawalność jakoś może być potwierdzona, ale na przykład, jeżeli chodzi o okres PRL-u na przykład, albo nawet wcześniejszy czas, dwudziestolecie międzywojenne, XIX wiek. Czy na przykład bardzo znany nauczyciel w okresie, powiedzmy, zaborów, tak? to, o którym wiele osób wspomina, Czy, kiedy on będzie miał ten status encyklopedyczności zasługujący na hasło? Wiadomo, że dzisiejsi nauczyciele, chociaż mogą być bardzo znani, raczej bardzo wyjątkowo muszą mieć jak gdyby inne podstawy tego, żeby dostać własne hasło, ale to jednak te czasy były inne. I teraz te, te ostre kryteria, które dadzą się ustalić dla niektórych, na przykład dla sportowców, Tutaj za zawodzą i są bardzo trudne do takiego ustalenia. To jest ta jedna taka rzecz, która różni takie podejście naukowe od podejścia takiego kibetycznego. Bo jednak naukowiec może się zdać na to, że pisze na przykład słownik bio, biograficzny i to on dokonuje wyboru. Mhm. I te może, może, ten wybór może być uzasadniony, ale może być też dosyć arbitralny. I oczywiście my tutaj w Wikipedii możemy się opierać na tych różnych słownikach, ale tych słowników, na przykład znanych ludzi w małych miasteczkach, dosyć dużo teraz powstało. I nie, wszyscy, nie wszystkie te osoby, te hasła, tym bardziej, że częściowo one są opłacane przez samych zainteresowanych, zasługują na uwzględnienie. Wytłumaczenie tego, czym jest encyklopedyczność dla naukowca, czyli pewnych takich zewnętrznych kryteriów, które mają być stosowalne, to, to nie zawsze się udaje. Naukowcy są bardzo, bywają bardzo oporni w zrozumieniu tego, że muszą się podporządkować tutaj jakimś zewnętrznym regułom, jeżeli chodzi o dobór tematów, na przykład. Mm -hmm, mm -hmm. No, jest też dużo takich sytuacji. Ja sam miałem do czynienia z Andrzejem Bertrandem który jest takim grafikiem PRL-owskim, właściwie mhm. on głównie tworzył w PRL-u i jego grafiki były widoczne no, w, mi w miastach, bo on murale mhm. tworzył, jedne z pierwszych murali reklamowych mhm. i tam nigdy nie było jego podpisu, bo to było na zamówienie i on się zrzekał tego prawa mhm. do m, praw osobistych. Zresztą do dzisiaj ta praktyka funkcjonuje, że podczas podpisywania umowy o jakieś dzieło. To znaczy, pewnie się pisuje. zrzekał, zrzekał się praw. No ja akurat właśnie zajmuję się prawami Aha. autorskimi i praw osobistych nie można się zrzec. O to chodzi, ale. A, ale, ale nie podpisywał, gdyby... nie podpisywał i to jest nieudokumentowane pewnie. I to jest... Znaczy, w umowie jest taki zapis, najczęściej, już się z tym kilka razy spotkałem, zresztą jak sam tworzyłem jakieś dzieła, że autor zgadza się na to, żeby nie oznaczać go w dziele. Tak. tak. Ale to generalnie nie polega na zrzeczeniu, tylko na, na niepodpisywaniu i potem problemach dokumentacji. Ale generalnie. No właśnie i potem on, tak? on w sumie gdyby pokazać te jego dzieła, to, to wszyscy by powiedzieli, no tak, no to to jest znany człowiek, bo ja, ja wiem, że to on robił. On malował freski w, tak. w Zamku królewskim na przykład, tak. odtwarzał. Mnóstwo takich rzeczy, na przykład takich plakatów stworzył tak. do, do Solarisa, na przykład tak. Lema. Bardzo znany ten plakat uh -huh. jest i, i wiele takich rzeczy jest bardzo znanych, ale nie ma nigdzie źródeł wiarygodnych, które tak. by... To jest praca dla historyków, historyków sztuki, albo też dokumentalistów, czy, czy pamiętnikarzy, żeby po prostu te, te rzeczy udokumentować. No, tutaj nic nie zrobimy. To nie jest zadaniem Wikipedii, żeby takie rzeczy. Trochę nam umyka, ale tak. i tak chyba mniej niż, niż takiej papierowej encyklopedii. No my jesteśmy. Wiadomo, że jeżeli patrzymy na angielską Wikipedię, niemiecką, tak, to, to są ogromne projekty międzynarodowe i, i nasza polska wersja jest znacznie uboższa i płytsza niż, niż te wielkie społeczności, które je tworzą. Ale mimo wszystko mamy. Kilkusetletnią tradycję piśmienniczą, własne tradycje encyklopedyczne, bardzo bogate piśmiennictwo, nawet pod zaborami, gdzie wiele rzeczy zostało udokumentowanych. Zupełnie nasza sytuacja jest inna i inne nasze aspiracje niż tych małych języków i małych narodów, dla których to jest pierwszy projekt taki kulturotwórczy, być może, stworzenia piś piśmiennej. Historii, udokumentowania takiej z takiej hmm. historii własnego, własnego narodu czy, czy społeczeństwa i stworzenia być może pierwszej encyklopedii w tym języku ich problemy dokumentacyjne i problemy, przed którymi stają, są zupełnie inne niż w Polsce. Także nie każda Wikipedia działa w ten sam sposób. W każdym kraju to może być, mieć inną zupełnie funkcję. Mm -hmm. I już na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o jakieś najciekawsze badania, z jakimi się zetknąłeś, ha. które naukowcy prowadzą na Wikipedii albo przy pomocy Wikipedii. To jest... Oj, mogłem się przygotować. Najciekawsze to są, to są zawsze bardzo, bardzo trudne bardzo trudne rzeczy wiadomo że Bo takie które zawiesiły Nie, twoje jest bardzo, hmm. bardzo popularne rzeczy są bardzo popularne są różnego rodzaju wizualizacje i one przyciągają oko i wiadomo znaczy że się... wizualizacje danych. różnego hmm. rodzaju danych na przykład hmm. pewnie większość osób widziała na przykład wszystkie bitwy świata które na podstawie danych z Wikipedii zostały, zostały jak gdyby odtworzone i nawet z taką chronologicznej częstości. To znaczy widać jak, jakie było zagęszczenie pewnych bitew i pe... duże problemy tych danych są takie, że te dane w Wikipedii są niepełne. Nie mamy informacji na temat wszystkich wojen Azteków czy Inków, jakie prowadzili przed, przed odkryciem Ameryk. I te, te rejony są po prostu ciemne. Tam się nic nie dzieje przez całe setki lat. A natomiast Europa jest aż roz, rozpalona różnymi konfliktami. Mhm. To jest to najciekawsze, właśnie jest to, że widać na, na przykładzie takich wizualizacji, jak działają dane, jakie są ich braki, jakie są pułapki właśnie nad nadinterpretacji pewnych rzeczy. Także nie można się zatrzymać na tym, co łapie oko i na szybkim komentarzu, tylko trzeba się zastanowić, jak to zostało stworzone i w jaki sposób działa ten system. To podeślijmy mi kilka linków, Oczywiście. dobrze? To umieścimy w notatkach, żeby można sobie było Jasne. popatrzeć. Mi się najbardziej podoba taki projekt, który wizualizuje, a właściwie udźwiękawia mhm. edycję Wikipedii. To, czym się zaczyna tak. nasza audycja, taki, takie dźwięki, harfy, mm -hmm. to właśnie jest ilość edycji, która jest na bieżąco tworzona. Można wejść na taką stronę, też podam znowu do niej link w tej audycji. Dzięki tym dźwiękom słychać, jak często jest edytowana Wikipedia. No i będzie chyba coraz częściej, bo, bo już nie ma innych encyklopedii, żadnych papierowych. Nie, więc... no są encyklopedie, szczególnie specjalistyczne jest, jest rozkwit, tylko że one mają charakter. Encyklopedyczny, akademicki, na szczęście na przykład polski słownik bi biograficzny otrzymał nowe dofinansowanie i uda się być może wreszcie skończyć ten wielki, trwający całe dekady projekt. To są rzeczy, które są żywe, są ważne dla całej kultury, całego, całego kraju i dobrze, że one są prowadzone. To nie jest tak, że powiedzmy, nie wydajemy powszechnej encyklopedii PWN, więc umarł encyklopedyzm. Mm -hmm. Specjalistyczne projekty naprawdę kwitną. No jeszcze roku jest, roku jest roku. dużo do zrobienia, bo jak pokazał ostatni program w tvn nie wiem czy oglądałeś, z Maćkiem Nadzikiewiczem, no nie wszystkie hasła są jeszcze przeniesione do wikipedii z tej encyklopedii papierowej. Także... O, to nie, nie widziałem. <laughs> no bo wydawałoby się, że już wszystkie tak. i dużo więcej nawet jest, tak. prawda? Ale nie, nie, jeszcze jest sporo do zrobienia. Tomasz Raburski był moim gościem. Jesteśmy w Poznaniu na Wydziale Filozofii. Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To był podcast WikiRadia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!